Co byście robili, gdybyście chcieli podbić w obecnych warunkach inflację? Może podnieśmy płacę minimalną niewspółmiernie do rozwoju gospodarczego. Mamy spowolnienie gospodarcze. Dlaczego nie ustanowić by rekordowej podwyżki płacy minimalnej? Powiecie, to już było. Przecież jesteśmy po cyklu bardzo forsownych podwyżek płac minimalnych, które zaskakiwały ekonomistów i stawiali pytanie, jak to wpłynie na gospodarkę. Tak, to prawda, ale to nie znaczy, że nie można zapowiedzieć czegoś więcej. I bez zaskoczenia wiceminister Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej, właśnie to zapowiedział. A co dla niego jest pretekstem do tej zapowiedzi? Co za niespodzianka. Może dyrektywa unijna? Tak, właśnie tak. Zapowiedział, wdrożymy w całości dyrektywę o europejskiej płacy minimalnej. Dyrektywę, której jeszcze nie muszą wdrażać, która proponuje rozwiązanie, które ma być, zdaje się, dobrowolne, a w każdym razie z pewnością w tej chwili państwo polskie nie ma obowiązku jej wdrażać. Tymczasem właśnie on chce to zrobić i rezultat ma być taki, że ma być to najwyższa podwyżka płacy minimalnej. Nie powiem, że ever, bo nie jestem pewien, nie mam w głowie tych danych, no ale mówimy o wzroście o 640 zł skokowo. Z 3490 na 4130 zł brutto, co powoduje koszt dla pracodawcy powyżej 5000 zł. I ktoś powie, dlaczego jesteście takimi złymi ludźmi, że nie chcecie, żeby ci, którzy zarabiają mało, zarabiali więcej? Chcielibyśmy, tylko gospodarka działa w ten sposób, że jeżeli wymusza się administracyjnie wzrost wynagrodzeń poniżej ścieżki wynikającej z rozwoju gospodarczego, powyżej rynkowej ścieżki wzrostu wynagrodzeń, to zachodzi cały szereg efektów dodatkowych takiego działania, które przemilczą politycy lewicowi, tacy jak z PiS-u, Platformy, PSL-u czy Lewicy. Na przykład takich, że część ludzi ucieka do szarej strefy i zaczyna być wynagrodzenie wypłacane bez opodatkowania i oskładkowania po prostu do ręki. Na przykład w taki sposób, że część osób nie decyduje się tworzyć nowych miejsc pracy, bo nie stać ich na poniesienie tych dodatkowych kosztów. Na przykład taki, że fundusz, który mógłby równomiernie być rozdzielany pomiędzy pracowników i ten mechanizm działa i w sektorze prywatnym i publicznym, zaczyna być fundusz wzrostu wynagrodzeń, zaczyna być zużywany tylko na tych, którzy zarabiają najmniej, co, ponieważ po prostu ten fundusz nie jest z gumy. Jeżeli w jakimś przedsiębiorstwie, czy urzędzie, czy jednostce gospodarki publicznej jest pewien fundusz na wzrost wynagrodzeń i trzeba podnieść płacę minimalną niewspółmiernie wysoko, to wszystkie inne pensje stoją w miejscu. I to jest informacja, jaką mamy od wielu samorządowców, że oni od dobrych kilku lat podnoszą wynagrodzenia tylko tym, którzy mają najniższe kwalifikacje, ponieważ to ich prawo zmusza, a nie zmusza ich do podniesienia pozostałym. I skutkuje to utratą konkurencyjności, która już nastąpiła dawno temu, ten pociąg odjechał, utratą konkurencyjności miejsc pracy w sektorze publicznym. To znaczy coraz mniej kompetentne osoby są tam zatrudniane. Ale ten sam mechanizm może działać też w sektorze prywatnym. I ostatnia rzecz. Utrata konkurencyjności całej gospodarki w relacji do sąsiadów. Oczywiście najbardziej to zauważymy w obszarach przygranicznych, gdzie niektórzy przeniosą swoje działalności czy usługi na drugą stronę granicy, gdzie te przepisy nie będą obowiązywały. Ale w skali całego rynku wewnętrznego unijnego to będzie po prostu skutkowało alokowaniem inwestycji w innych państwach niż w Polsce. Tym bardziej, że koszty energii mamy niekorzystne, prawo podatkowe mamy skomplikowane. No to dorzućmy do tego jeszcze niekorzystne wynagrodzenia. Dlaczego nie? Na rynku pracy działają dokładnie te same prawa ekonomii, co na każdym innym rynku. Tam działa prawo popytu i podaży, tam mamy jakąś cenę rynkową. Ingerencja w ten mechanizm niestety prowadzi do samych negatywnych i szkodliwych dla gospodarki, ale też dla ludzi zjawisk. Tu nie ma żadnego wyjątku, rynek pracy od niczego się nie różni od innych rynków. Ta dyrektywa europejska zakłada, że płaca minimalna ma wynosić 60% wynagrodzenia średniego, w wyniku czego zostanie wprowadzony taki automatyzm, bo podwyższamy wynagrodzenie minimalne, przez co prowadzimy do zwiększenia wynagrodzenia średniego, więc w kolejnym roku znowu musimy jeszcze bardziej podnieść wynagrodzenie minimalne, to będzie taka pętla. Teraz nie ma nic złego i w zasadzie z punktu widzenia ekonomicznego płaca minimalna nie jest szkodliwa, pod warunkiem, że nie jest powyżej poziomu płacy rynkowej dla stanowiska dla osoby niewykwalifikowanej. Każdy w pewnym momencie jest osobą niewykwalifikowaną, póki jeszcze nie umie czegoś zrobić. Tak, idzie do pierwszej pracy po to, żeby się nauczyć. To jest zupełnie normalne, że jedni zarabiają więcej, ci co mają większe doświadczenie, lepsze umiejętności, a niektórzy zarabiają mniej. Tak po prostu świat jest skonstruowany i tak być musi. Tylko, co się wydarzy, jeżeli za szybko podniesiemy wynagrodzenie dla tych osób niewykwalifikowanych? To jest taka metafora, że jeżeli komuś chcemy podnieść płacę minimalną, żeby wszedł szybciej po tych szczeblach, nie wiem, kariery, po tej drabinie, to po prostu usuwamy z tej drabiny te pierwsze szczebelki, przez co trudniej będzie mu się dostać wyżej. Wzrost
płacy minimalnej ma najgorsze konsekwencje dla osób najmniej wykwalifikowanych, bo one po prostu mogą nie dostać takiej pracy. Czyli wtedy mamy alternatywę. Albo ktoś w ogóle nic nie zarobi i będzie żył z jakiejś pomocy społecznej, albo zarobi tą płacę starą minimalną. To jest coś dobrego, jeżeli podwyższamy tą płacę, sprawiamy, że przedsiębiorca się dwa razy zastanowi. Jeżeli dla osoby niewykwalifikowanej, która jeszcze nic nie umie, trzeba wydać razem z ZUS-em 5000 zł, no to nie każdy będzie chciał takie miejsca pracy tworzyć. A ci, co stworzą, no to koszty tego przerzucą na klientów i znowu będziemy narzekali, że wszystko jest droższe, a to z tego powodu będzie droższe. To jest pierwszy problem. Uderzamy w osoby najmniej wykwalifikowane. Drugi problem, o którym też już Krzysztof powiedział, uderzamy w osoby trochę bardziej wykwalifikowane, bo podniesienie płacy minimalnej sprawia, że zostanie spłaszczona siatka wynagrodzeń i osoby, które wcześniej zarabiały no, średnio więcej niż osoby najmniej wykwalifikowane, teraz będą zarabiały niewiele więcej i będą się czuły poszkodowane i będą miały rację. Co więcej, spłaszczenie siatki wynagrodzeń sprawia, że nie opłaca się starać, nie opłaca się uczyć, bo po co ja mam, nie wiem, więcej, ciężej pracować, po co mam chodzić na jakieś szkolenia, po co mam rozwijać swoje kompetencje, jeżeli prowadzi to do tego, że zarabiam tyćkę tylko więcej niż ktoś, kto w ogóle się nie uczy, w ogóle się nie stara, któremu państwo gwarantuje jaki poziom wynagrodzenia. To jest szkodliwe dla całej gospodarki. Jeszcze przypominam, że przypadkiem udało się Kaczyńskiemu spełnić swoją obietnicę z 2019 roku, bo on wtedy obiecywał, że podniesie chyba do 2023 płacę minimalną do 4000 zł. Pamiętam, że śmiałem się wtedy z niego, że chyba nam hiperinflację zamierza uruchomić, skoro tak wysoka będzie płaca minimalna i nikt wtedy nie przewidywał, że oni rzeczywiście to zrobią. Uruchomili bardzo wysoką inflację i udało się spełnić zapowiedź wyborczą z 2019 roku, że płaca minimalna przekroczy 4000 zł. Tak udało się PiS-owi zepsuć naszą gospodarkę, że stało się to możliwe. To, co robi PiS, jeżeli chodzi o płacę minimalną, tak szybkie jej podnoszenie, to ma skutek proinflacyjny. To jest jeden z elementów gigantycznej drożyzny, z którą się ostatnio mierzymy. My podczas konferencji prasowej na ten temat ze Stanisławem Tyszką przedstawiliśmy przykłady pokazujące, że państwa europejskie są zróżnicowane pod tym względem. W niektórych państwach całkiem różniących się od siebie, takich jak na przykład Szwecja czy Włochy, w ogóle nie ma w takim modelu prawnym jak w Polsce płacy minimalnej. Są na przykład minimalne płace, ale sektorowe, co może być bardziej racjonalne. Ja kiedyś w wystąpieniach na ten temat zwracam uwagę, że ze względu na zróżnicowanie regionalnych rynków prawnych być może bardziej zasadne byłyby płace minimalne właściwie dla konkretnych regionów. Przecież różnice w wynagrodzeniach są bardzo duże, zależnie od stopnia urbanizacji czy stopnia uprzemysłowienia. I to może działać na niekorzyść regionów słabiej rozwiniętych, o czym się w ogóle nie mówi. Może działać antyrozwojowo dla regionów słabiej rozwiniętych i wpychać tych, którzy chcą tam prowadzić efektywną ekonomicznie działalność gospodarczą w szarą strefę, co jest dodatkowym kosztem, dlatego że jest większym ryzykiem, jest bardziej skomplikowane prowadzić działalność częściowo nielegalnie niż normalnie i legalnie. I nikt na to w ten sposób nie patrzy. Jeszcze jedną rzecz chciałem tutaj dodać. Zainspirowała mnie wypowiedź Sławka właśnie o tych ekonomicznych aspektach. Pociągnąć ten wątek. To znaczy, jak to w ogóle jest możliwe, że jesteśmy w takiej sytuacji? Otóż lewicowe myślenie przesączyło wszystkie partie polityczne. Na czym polega lewicowe myślenie? Lewicowe myślenie polega na tym, że nierówności są zawsze czymś złym. W związku z czym politycy powinni zmierzać. Jest to jakby taka niepisana zasada, którą wszyscy wydają się akceptować. Politycy powinni po prostu zmierzać do redukowania poziomu nierówności. Jak popatrzycie na to, co piszą modni ekonomiści o takiej, jak oni to by nazwali, progresywnej orientacji, no to oni właśnie będą tam sobie wpisywać w swoje biogramy, że nierówności to jest ich temat, który ich interesuje. Czyli to jest taki sygnał, jestem ekonomistą głównego nurtu, lekko lewicowej orientacji i piszę na modne tematy. W skrócie, to oni komunikują. I teraz ten paradygmat jest taki, że zawsze zmniejszanie nierówności to jest coś dobrego, no bo jakby żebyśmy mieli wszyscy równe szanse i tak dalej. Równe szanse powinny być do rywalizacji na rynku pracy i do robienia, jakby do wyceniania swoich zdolności i swojej pracy. Natomiast jeżeli administracyjnie te nierówności zredukujemy, to znika na rynku coś, co się nazywa informacyjną funkcją cen. Bo czym jest praca i zróżnicowanie wynagrodzeń? Jest przepływem informacji na rynku pracy co do tego, jak wyceniana jest która praca. I w teorii ekonomicznej jest takie pojęcie, że ceny mają funkcję informacyjną. Zróżnicowanie wynagrodzeń to nic innego niż funkcjonowanie systemu cen na rynku
pracy. I to było testowane w gospodarce socjalistycznej, nakazowo-rozdzielczej, PRL-owskiej. Na papierze gospodarka nakazowo-rozdzielcza powinna działać, dlatego że mamy tę samą zasób, przynajmniej na starcie, przy wprowadzeniu socjalizmu, mamy ten sam zasób czynników produkcji i mamy popyt do obsłużenia, ale to nie działa, dlatego że bez systemu rynkowego cały system alokacji informacji na rynku, alokacji dóbr i alokacji informacji przez ceny nie działa. I tak samo na rynku pracy. Funkcja przepływu informacji na rynku pracy przestaje działać i przestaje rządzić efektywność ekonomiczna, a zaczynają w to miejsce rządzić układy. Na przykład kto ma dojść w urzędzie, żeby kogoś zatrudnić za dobrą pensję. W niektórych jednostkach samorządu terytorialnego najatrakcyjniejsze miejsca pracy są w sektorze publicznym i są rozdawane po rodzinie. To jest patologia. To jest model, który powinniśmy realizować, jeżeli chcemy być społeczeństwem, które się nie rozwija i gnuśnieje. Ale mi się ten odcinek podoba, taki ekonomiczny się zrobił. To jeszcze dwie rzeczy dorzucę do tej płacy minimalnej. Pierwsza rzecz jest taka, że jeżeli sztucznie zawyżamy wynagrodzenia, to oznacza to, że firmy sztucznie będą przyspieszały automatyzację produkcji. To znaczy, jak w Stanach Zjednoczonych gwałtownie podniesiono płacę minimalną, to McDonald's gwałtownie wywalił pracowników i wprowadził te kasy samoobsługowe, ponieważ bardziej wtedy się coś takiego opłaca. Gospodarka powinna w pewien naturalny sposób się automatyzować. Jedne zawody znikają, zostają zastąpione przez jakieś inne zawody, pojawiają się nowe urządzenia, nowe rozwiązania techniczne. To sobie jakoś tak naturalnie rośnie. Ale w momencie, w którym sztucznie podwyższamy płacę minimalną, to się nagle okazuje, że opłaca się sztucznie przyspieszać automatyzację, co sprawia, że gospodarka wypada z tego naturalnego, optymalnego sposobu rozwoju w sposób szkodzący najmniej wykwalifikowanym pracownikom. I to jest kolejny powód, dla którego uderzy to w najbiedniejszych, najmniej wykwalifikowanych. Jeszcze jest drugi, który bardzo słusznie zauważyłeś. Przypomniałem sobie, że mówiłem o tym w roku 2019 w swojej kampanii wyborczej. Startowałem wtedy z Torunia i pokazywałem, które powiaty w moim województwie kujawsko-pomorskim, jakie mają średnie wynagrodzenie. I okazywało się, że najbiedniejsze powiaty tam, to tam średnie wynagrodzenie było niewiele wyższe niż minimalne wynagrodzenie w skali całego kraju. Co oznacza, że mamy wynagrodzenia zróżnicowane w skali całej Polski. Jeżeli mamy Warszawę, tam ludzie zarabiają dużo więcej niż w najbiedniejszych powiatach. Jeżeli robimy jedną płacę minimalną dla całej Polski, to nagle się okazuje, że w takim powiecie to już w ogóle się nikogo nie opłaca zatrudnić, bo tam to wynagrodzenie minimalne przekroczyłoby stare wynagrodzenie średnie, tak? Więc inwestor wtedy stamtąd znika, bo on tam inwestuje dlaczego? Dlatego, że tam jest słaba infrastruktura, dlatego, że tam jest słaby dostęp do pracowników wykwalifikowanych, że trzeba tam dojechać daleko z autostrady. Nie, inwestuje tam dlatego, bo tam można taniej coś wyprodukować, bo ludzie tam mniej zarabiają. Jeżeli ci ludzie mają tyle samo zarabiać, co w Warszawie, to tej inwestycji po prostu tam nie będzie, bo można zainwestować od razu w Warszawie, gdzie ma się dostęp do lepszego rynku pracy oraz lepszej infrastruktury. I to niestety są konsekwencje zupełnie oczywiste, które sprawiają, że te lewicowe, socjalistyczne, etatystyczne pomysły jak zwykle uderzają w ludzi najbiedniejszych. Lewica cały czas ma usta pełne frazesów, jak ona to się troszczy o najbiedniejszych, a jej pomysły właśnie w najbiedniejszych uderzają. To już zauważył w XIX wieku Aleksander hrabia Fredro, że socjalizm wszystkim równo nosa utrze, biednych zniszczy dzisiaj, bogatych pojutrze. Kwestia automatyzacji to jest rzeczywiście wątek, który podnoszą ekonomiści, mówiąc, że polska gospodarka jest niedostatecznie zautomatyzowana. Są jakieś tam obiektywne wskaźniki związane później odbijające się w produktywności pracy i być może jest coś na rzeczy, że powinniśmy wspierać automatyzację polskiej gospodarki. Natomiast pytanie, czy podwyższanie gwałtowne płacy minimalnej jest rzeczywiście do tego sposobem. To, co pójdzie w podwyższenie płacy minimalnej, to nie pójdzie w inwestycje. Gdybym ja miał możliwość kreować politykę gospodarczą, raczej zastanowiłbym się nad tym, jakie rozwiązanie może zachęcić firmę do tego, żeby inwestować w automatyzację, a nie podnieść im koszty pracy. A w nawiązaniu do tego, co powiedział Sławek o mniejszych miastach, w których rynek pracy jest słabiej rozwinięty, wydaje mi się, że politycy PiS-u czy Lewicy nie rozumieją takiej prostej prawidłowości ekonomicznej, polegającej na tym, że żeby stworzyć jakieś miejsce pracy, ono ma pewien koszt i w danej działalności gospodarczej po prostu musi być generowany taki dochód, który umożliwia pokrycie tego kosztu. I zawsze jest taki poziom kosztowności wytworzenia, uruchomienia nowego miejsca pracy, który jest powyżej tego dochodu, który da się w danym miejscu wygenerować. Dobrym przykładem są na przykład usługi. Jeżeli w jakimś biedniejszej gminie, powiedzmy, nie ma popytu
na usługi na jakimś poziomie, to choćbyśmy administracyjnie ustalili, że wynagrodzenia w tych usługach mają być takie i standard tych usług ma być taki, przyjęli ustawy, które ludziom gwarantują dostęp do najlepszych usług, w najlepszych przestrzeniach, w których wszystko będzie super zadbane, a ludzie super wynagrodzeni, to po prostu w ogóle nie zafunkcjonuje, ponieważ ludzie, lokalny popyt nie obsłuży tego na tym poziomie. To po prostu w ogóle nie zafunkcjonuje. I wydaje mi się, że to jest poza horyzontem myślenia, czy to pisowców, czy lewicowców, czy lewego skrzydła Platformy, że tak działa ekonomia, że oni ustanawiając zbyt wygórowane przepisy są w stanie po prostu wygasić aktywność gospodarczą. Ja, to nie jest teoria. Ja to już usłyszałem od ludzi z usług, pytając ich, dlaczego kogoś nie zatrudnią. Odpowiedź jest prosta. Ponieważ nas na to nie stać. Dodatkowi klienci nie pozwolą nam zarobić na kolejne osoby, które miałyby tutaj pracować.